Cześć, witam was w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Spider-Man Shattered Dimensions. Jak widzicie, znowu nie ma kamerki i oglądacie to we wtorek, a nie w poniedziałek. Ja to nagrywam w poniedziałek wykończony Wielkanocą. Nie miałem kiedy i jak nagrać z kamerką. Znaczy no, teraz na upartego bym mógł, ale bym musiał rozstawiać światło, bym musiał rozstawiać kamerę, wszystko i nie mam na to siły. I zaraz nie chcę, żeby to brzmiało, że nie wiem, że o, ale głupie jest to nagrywanie, nie mam siły nagrywać, że nie wiem, że wam się żalę, czy coś, po prostu, no, chętnie to nagrywam, tylko, no, nie mam siły na kamerykę i już się zamykam. So, Scorpion was gonna bring his fragment to someone here, at one of the high security labs. Luckily, my secret identity happens to work here. I know these security systems better than anyone. Except maybe whoever's collecting these fragments. Preliminary tests confirm what I've suspected from the beginning, that this artifact is an energy source of almost immeasurable power. Clearly, this calls for proactive measures to prevent it from falling into the hands of rivals. Yo, man, busted! So, we finally meet. I'm Serena Patel, head of Alchemax's Shadow Division. Never heard of it. Yes, that's why it's called Shadow Division. Ah, touché. So, what's the master plan, Patel? You shadowy types always have one. I could kill you, or I could explain everything and then kill you. I think I'll just kill you. Son of a... Computer, this laboratory has been compromised. Initiate self-destruct sequence. 10 seconds. 10 seconds? That's barely enough time to come up with a clever explosion-related quip. Ooh, that must really burn you up. So long, Spider-Man. It's been a blast. Ah, she's good. No to pewnie zaczynamy od spadania, tak. Oczywiście. I tak teraz właśnie doszło do mnie wrażenie, że... Cholera, czy ja włączyłem nagrywanie dźwięku? Mam nadzieję takie, bo jakie to będzie trochę lipcza. Ale dobra, lecimy. Unikamy ramiona, bo mamy taką misję. O! Jeden dostaliśmy. Ciekawe, czy nam się uda wbić tego challenge'a, ale właśnie. Dobra, to jest niebezpieczne. Będzie jeszcze jedno? Chyba nie. Nie, dwóch nas zabrakło. Dobra. Było blisko. Welcome to the Shadow Division, Spider-Man. Tomorrow's weapons developed today. And at the heart of it all, my masterpiece. Impressive, isn't it? What do you mean, meh? I've seen one of these before. No, you haven't. I have. I totally have. It's a condensed matter reactor, the only one in existence. Is that what it is? Oh. Maybe this will impress you. The power of a million thermonuclear reactions at my command. Now the world is mine. Everybody sing. Everybody praise me. Dobra, pozwólcie, że ja naprawdę szybko teraz sprawdzę, czy mi się dźwięk nagrywa, bo przy moim obecnym zmęczeniu wszystko jest możliwe, że to się nie nagrywa, więc wracam do was za pół sekundy. Tak, dobra, na szczęście wszystko się nagrywa tak jak powinno. O, i włącza się kolejny przerywnik, ja chyba dzisiaj nie pogadam z wami. Ciemno tu. Może dlatego to się nazywa Shadow Division. No dobra, no to muszę te kable chyba coś tam powyrywać, czy coś takiego. Myślę, że w trzech odcineczkach się wyrobimy w tą misję, bo z tego co patrzyłem, to jest jedna z dłuższych misji. No dobrze, i co, ja mam tam wszędzie chodzić, czy co, bo już nie pamiętam. A nie, będziemy z nimi walczyli chyba. Jakieś oktoboty, czy coś. No dobra, ale przynajmniej mamy teraz oświetlenie tutaj. Dobra, więc co ja miałem mówić? Tak, ogólnie to w sumie tak z ciekawości mam do was pytanie. Czy was w ogóle, nie wiem, że tak powiem, wolicie filmiki z kamerką czy bez? Bo w sumie, no, dla mnie różnica nie jest jakoś super duża. Różnica jest taka, że po prostu mam trochę więcej montowania i rozstawiania się.
Ale jak wy to wolicie, to ja mogę do was z kamerką nagrywać. Tylko no wiecie, czy to jest sens, kiedy mimo że ekranik mój z kamerą zajmuje 1/12 ekranu, to niektórzy i tak piszą, że jest za duży. Więc nie wiem, no nie wiem, czy się w ogóle opłaca takie coś robić. Ale dobra, no zagłosujcie pod ankietą, pod ikonką i w prawym górnym rogu, jeżeli nie zapomnę jej dodać, bo będę taki zmęczony. I co się w ogóle tutaj dzieje? Ta misja jest taka jakaś dziwna. Czy ja go już pokonałem, czy co? Czy to jest ciągle... Nie, dobra. Ja myślałem, że to jest ciągle jakiś tam, nie wiem, inni wyskakują. A to jednego tak długo nie mogłem pokonać. Chyba, nie wiem. Ja już się pogubiłem. Wybaczcie, jestem naprawdę zmęczony, teraz były święta, ciągle mnie nie było w domu, a jak wracałem, to zmęczony tylko już na noc. Więc to dlatego nie było filmików w poniedziałek, za co was przepraszam. Dla mnie już w sumie jest wtorek, w nocy to teraz nadrabiam wszystko. Nie lubię tak się spóźniać z materiałem, no naprawdę. I to co, oni wybuchają czy co? No, wybuchają. Tam jest u góry ktoś, tak? No nie wiem, jak ja mam ich załatwić? Bo ta misja jest dla mnie taka w ogóle jak... No nie wiem... Męcząca z tego co pamiętam była. Co to, jakieś robociki biegają? Ja nie wiem, czy... Jak ja mam się ich pozbywać w ogóle? Ten do mnie to jest... Celuje do mnie laserkami jak predator. Co się tutaj dzieje w tej misji? O, biegną malutki. Dzieciaczki ich... Wybuchnijcie już na, nie wiem, na waszego wujka dużego, co do mnie strzela. Dobra, mogę się do niego przyciągnąć? Już biegną tutaj, czy co, bo ja nie wiem. No i zaraz mnie wysadzą, umrę. No prawie umarliśmy. W sumie już wiem, czemu ta misja tak dużo zajmuje. Kiedy nie mogę jednego gościa załatwić, bo mi tak schodzi, to... Nie ma co się dziwić. A co tam, porzucam sobie jego chętnie. Chyba ogólnie ich muszę rzucać. O, już myślałem, że coś właśnie zrobiłem, że tym różowym świecącym się rzuciłem, ale widocznie to bez różnicy. A dobra, lecimy tam do góry, no bo... Tak, no, śpieszmy się trochę. O, to zawsze chętnie. Zawsze szybkie pokonanie ich. Nam się, że tak powiem, śpieszy. Latający co się? Dobrze, i co mam z nimi robić? Nie do końca wiem. Może tutaj? Nie. Chyba nie. Może tutaj? Swoją drogą... moje opóźnione życzenia dla was. Wesołych świąt, no bo wy to oglądacie już po świętach, ale no, nie miałem w sumie okazji wam tego powiedzieć. O, no dobra, ja to miałem pociągnąć, super. No to lecimy dalej. Walić ich. Tak, bo te moje filmiki weekendowe były nagrane przed świętami. W sumie nie ogarnąłem, że tak święta idą szybko. I co, i to wszystko? No to szybko lecimy. Co tam? Wszystko to włączymy i chyba będzie koniec misji, co? Oby, oby. A dobra, pewnie będziemy musieli teraz tutaj z czymś walczyć. No to skaczemy. Kolejny latający coś. I uwaga. I co, bijemy się z tym czymś? A, przyszła, wróciła, super. Mechaniczne ramię, super. I co, muszę jakoś tak unikać te rakiety, żeby na to sprowadzić czy coś? A teraz? Dobrze? Tak? Chyba nie. Chyba to musimy znaleźć na to jakiś sposób. Jakiś działający. Ojeju. Ja nie wiem, czy ja tak nie myślę, czy po prostu nie mam pojęcia, co ja mam tutaj zrobić, bo to obie rzeczy są bardzo możliwe, bo ta gra nie jest za bardzo pomocna czasami w rozwiązania, ale też nie jestem w najlepszej kondycji umysłowej teraz, wyczerpany po dwóch dniach świąt i niebycia w domu. No, ale dobra, coś tutaj mamy... O,
Nie wiem, może jak to rozwali czy coś? O, dobra. A jednak dostrzegłem. Trochę życie straciliśmy, ale dobra. No i muszę podejść z Q. Dobrze, widzę już. Dziękuję. O, i zabrałem jej połowę życia, wow, jednym ciosem. Jakby tak zawsze nie mogło być. To się zamknie, czy coś? No. O, jeszcze musiała nam przedyktować właśnie co się stało. Dobrze, i co się dzieje? O. No dobrze, i to starczy? Czy coś jeszcze musimy zrobić? Bo nie wiem sobie. A, musimy się z czymś bić pewnie. Dobra, nie mamy życia i nagle zaczęło mi klatkować wszystko z jakiegoś powodu. Nie wiem czemu. I jak ja mam ich pokonywać? Oni tutaj wybuchają. Nie. Co ja mam zrobić? Zaraz umrę tutaj przez nich. O, nie. Nie, nie, nie wybuchajcie we mnie. Jeszcze jeden i umrzemy. Ups. Jeszcze trochę. Przeżyliśmy, a już nie mamy czym rzucać chyba. Chyba. Jak ja mam ich pokonywać? Oni wybuchają. Cały czas mam wrażenie, że wybuchnę, jak tylko dojdę do nich. Dobra. W sumie to działa. Jakoś... Wiem, co zrobię! Właśnie mi się przypomniało, że mam tą umiejętność. Będziemy musieli ją częściej wykorzystywać na tych małych, wrednych dziadów. Bo inaczej umrzemy. Ja poszedłem w dobrą stronę w ogóle? Chyba tak. Dobra, to jeszcze te kolejne ramię, czy co to tam jest, otworzymy. I będziemy kończyli powoli odcinek. Bo się zbliżamy nieuchronnie do 15 minuty. Ale dobrze, najpierw... No właśnie miałem powiedzieć. Wy to wygląda jak logo Avengers. And let me guess, you listen to their concerns calmly with an open mind. Not quite. Dobrze, zejdziecie teraz tutaj, moi mili wrogowie, czy... O, biedny naukowiec uwięziony. Witajcie. Jak mi się fajnie walczy tym Spider-Manem, chyba najlepiej ze wszystkich. On jest taki kurde szybki i zwinny, że... Co daje te takie poczucie, wiecie, zwiększonych umiejętności, refleksu, wszystkiego tego Spidermana właśnie. Bardzo mi się podoba ten Spiderman, naprawdę. No, jeżeli chodzi o jego styl walki. W komiksach chyba aż tak tego stylu walki nie widać, ale bardzo mi się podoba jego przedstawienie tutaj w tej grze. O, tak też można. A ty do mnie nie strzelaj, kurde. O, to wszyscy? Kurde, a film się fajnie walczy. Myślę, że w kolejnym odcinku, jak już się wkręcę w tą walkę, to będzie naprawdę się nam fajnie to oglądało, a mi się będzie fajnie walczyło i nagrywało. Dziękuję, Spider-Man. Nie była zawsze tak, ale odkąd ten artefakt wpadł do jej ręki... Mogę połączyć te dotki. Czy mi pomóc tu? Barierę jest dole. Dobrze, dziękuję, pani naukowiec. I gdzie teraz? Muszę gdzieś polecieć. A, czy ona krzyczała, że mam nie unikać tych rakiet, tym jej no, czy... bo nie wiem. Dobrze, widzę, że mi tutaj lecą już. No. Dziękuję. Ups, aż mi się nie udał tego uniku. O, prawie umarliśmy. Dobra, jeszcze raz sobie załaduję szybko. O, jak świetnie. Może jakąś tę rakietę wykorzystam przeciw nim? Nie wiem. Dobra. Jeszcze raz.
jednak nie wyszło. Dobra. No i to wyszło. Nie wiem, jak ja zrobiłem tego challenge, ale coś z nim zrobiłem, więc... więc spoko. Biegnijcie, malówki. Dobra, uciekam znowu. I lecimy. A, nie udało się. A dobra, Flame Rakieta w niego uderzyła, więc możemy go załatwić. I nie wiem, dużo jeszcze zostało. A, i to muszę teraz wyciągnąć tutaj, tak? Subcio. Dziękuję bardzo za waszą uwagę, moi drodzy widzowie. I o, widzimy tutaj Hobgoblina na tym, ale dobra, to by było na tyle, bo potem nie będę miał czasu tego zrenderować i stawić na jutro, a właściwie na dzisiaj, bo już jest wtorek, kiedy to nagrywam. Nie chcecie wiedzieć, która godzina, naprawdę. Dzięki za uwagę, dajcie znać w ankiecie, czy wolicie z kamerką, czy bez, czy może to dla was obojętne. Jak dla was to obojętne, to wtedy będę się skłaniał w opcję bez kamerki, bo to mi po prostu szybciej będzie zajmowało, więc... No, więc dzięki za uwagę, no, pani już się skończy mówić. A, muszę uciekać jeszcze, nie, no to uciekamy szybko, dobra. Jeszcze, no to jeszcze ucieknę, tyle z zakończenia odcinka, co tam? Czy ja już uciekłem? Czy chyba nie, nie mogę zejść. No to dobra, jeszcze ratujemy. I umarłem, dobra, więc uciekniemy w kolejnym odcinku, dzięki za uwagę, cześć.